Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, a to jest Lone Survivor, gra Jaspera Berna, albo Bercha. Ciężko rozszyfrować, co jest między R a E w nazwisku. Ale jest to wersja Director's Cut na PlayStation 3 w ramach PlayStation Plus. Więc zobaczymy, jeżeli horror 2D mnie chociaż raz przestraszy, to będzie dobra gra. Bo naprawdę ciężka sztuka kogoś przestraszyć, mając do dyspozycji tylko dwa wymiary. I jak? Nie, nic z chmury nie chcę ciągnąć. New game. Zaczynamy. Tylko kurczę, troszeczkę to jest podwyższone audio w tej grze i muszę naprawdę na bieżąco kontrolować zielone paski od dźwięku w moim programie do nagrywania. Before you start, the ritual is strongly advised. Jaki rytuał jest zalecany? Firstly, for maximum immersion, ensure you are in a dark environment with no interruptions. No faktycznie, dookoła nie ma nikogo, jest ciemno. Dobra. To mamy odhaczone już z listy. Secondly, sound is a critical part of the experience, so be sure to use headphones or speakers turned off loud. Turned up chyba loud. Kurczę, te piksele naprawdę dają już się we znaki przy samym czytaniu, aby literki pozostały tak duże w grze właściwej. No nie no, słuchawki niestety odpadają, mikrofon pojemnościowy itd. I głośno telewizor też, ale w sumie delikatnie mogę podwyższyć sobie dźwięk. Dobra. Thirdly, I strongly recommend that you disable trophy notifications via the system settings before playing for the first time. Nie, pozostawię mimo wszystko trofea, bo lubię wiedzieć, kiedy dostaję, przynajmniej na PlayStation, bo ich naprawdę nie ma dużo jeszcze. Finally, see what you need to see. You select in the game to adjust gamma. Be yourself and enjoy the adventure, Jasper. Dzięki, Jasper. Mam nadzieję, że ja i widzowie będziemy bawić się świetnie. Dobra, jedziemy. Oj, moment, widzicie tą zamaskowaną postać, czy... One more thing. Please pick the phrase which best describes you as a player. Dobra, jakie zdanie najlepiej mnie opisuje jako gracza? Okej, dobra, nie można tego później zmienić. No, uwaga, taki aspekt psychologiczny. I know I'm new to this and I'm scared. I know my way around. No, raczej to drugie przecież, nie? No, ja bym był totalnym leszczem, świeżakiem, rookie. No to nie. Ale w sumie ksywa super lama. Nie, dobra, nie. I know my way around. Nie! Kurde, nie expert mode na sam początek. Chyba jeszcze raz będziemy musieli wystartować. Nie, no myślałem po prostu, że tu wyskakuje normal, a w przypadku wyboru tego pierwszego easy. My name is Slim Shady. Nie, dobra, zeskipujmy to, bo naprawdę cofnę się teraz. O, dobra, moment, pauza, a gdzie jest menu? O, shit. Dobra, zróbmy to jeszcze raz. And so it begins again, because Piechol chose wrongly. Nie, no kurczę, się okazuje, że pierwsze wybory w grze już źle dokonałem. Nie, no super, naprawdę. Czuję naprawdę zacne, epicki, pełen hype'u gameplay. Ta, rytuał już jest nam znany. No, tak. Jeszcze raz będę musiał dokonać wyboru? Czy już teraz zrozumieli, że nie potrafię tutaj dobrze wybrać? Nie, no dobra. Teraz już będę potrafił, bo to już drugi raz. No to dobra. Ach, nie mogą być change, to właśnie zmieniłem. I'm new to this and I'm scared. No, przestraszony to może nie jestem, bardziej rozbawiony swoją głupotą, ale... Dobra, normal mode selected, o to mi właśnie chodziło. Kurczę, nie można było w nawiasie napisać w jednym normal mode, drugim expert mode. Dobra, my name is... Not important anymore, I guess. Czyli moje imię już jest nieraz nieważne w sumie. No, ale wolałbym mieć jakieś słowo, w którym mógłbym się do ciebie zwracać, szanowny zamaskowany jegomościu. Used to know how long it's been here. Now I've got no idea. Been a while since the outbreak started. Not much I know. Hold up with the sound of those things outside. Monsters, I guess you'd call them. As far as I know, I'm the only one left. The lone survivor. No kurczę, lubię, w grach się pojawia tytuł. Jakoś tam przeplątnięty. Gdzieś tam się przeplata po prostu. Ale okej, no jak mogliście to czytać?
albo też posłuchać w sumie, bo wam troszeczkę robię voice acting tutaj delikatny. Can go on much longer though. Almost out of supplies. And if there's anyone else alive out there, I need to find them. If nothing else, I don't wanna die alone. No śmierć samotności, no, słaba opcja na sam koniec. Zwłaszcza kiedy prowadziło się bujne życie towarzyskie. Za życia. A na łożu śmierci nikogo. Nie no dobra, miał miejsce jakiś outbreak, jakaś epidemia. Nasz bohater jest, o kurcze. No naprawdę jest to horror 2D. Nie, nasz bohater jest jedynym, który przetrwał, przynajmniej tak mu się wydaje. I musisz znaleźć jakąś inną żywą osobę, bo kończą mu się zapasy. Ej, już tu jest człowiek z kartonem na głowie. Mam już się bać? Nie, ale naprawdę atmosfera jest złowroga. Dobra, spójrzmy. It's just an armchair. A jak tam kubeczek z kawą? Looks like a double espresso. No bierz to, jak ci brakuje zapasów. Tak? I'll drink a coffee. Lovely. O kurde. Dobra. To będzie dobra gra. Pierwszy raz przestraszyłem, bo tam widziałem jakąś złowrogą twarz, jakieś oko. I think I can hear something down there. O kurde, nie, serio. No, już delikatny chill przechodzi po karku. Dobra, idźmy, dziarskę do przodu. Są tylko dwa wymiary, można skakać? A, cicho, jest jakby 2,5, można wchodzić w głąb. O. What's going on here? No dokładnie. No, nie mogę się ruszyć. Okej. Okay. Serio? Run like hell, guy! Nie, co to kurde jest, co za maneki? Damn! It's one of those things! I don't think it can see me. Wait. Looks like there's a hiding spot just behind it. I'll see if I can sneak past. Okej, okay, dobra, czyli nie walczymy, tylko skrywam się. Dobra, hide. Aha, tutaj za pomocą krzyżyka. Mogę się teraz przesuwać, nie zauważy mnie? Pięknie! Exit. Nara! A jak to będzie takie proste? Oj. Look at curtains. It might as well go through. Słyszę I. Okej. Okay. To jest kobieta. Talk to her. No bądź miły, pogadaj. Hello. Zero odpowiedzi. Już bym zrobił krok w tył. Hello. Już bym zrobił dwa kroki. Are you okay? Ta jeszcze jej dotknij. What's that you're holding? Co tam trzymasz, maleńka? Kurczę, myślałem, że ona jest przebita nożem albo coś. Ona coś faktycznie tam ma. W tych rozpikselizowanych łapkach. Ej, znowu widziałem to oko. Okej, okay, panią kazała się duchem. I got some kind of a pocket flashlight. And let's try switching it on. Ej, jakaś... Oh, fuck. Tutaj to tam był starszy człowiek zakrwawiony. Damn my head! Cholera moja głowa. Got a pounding headache. Mam pulsujący ból głowy. Damn night terrors. No kurczę. Każdy, inaczej powiedziałem, że każdy miałby koszmary, jakby został faktycznie sam. Na całym świecie opanowanym epidemią, nie wiadomo czego. Jeszcze straszne stworki się kręcą. No better than the days. Aha, well good morning flashlight, old friend. No, witaj na toreczkę, mój stary przyjacielu. It's time to face the outside world. Kurczę, trzeba by było nie pić tej kawy. Naprawdę już druga zła decyzja, to jest dopiero początek. Dobra, spójrzmy na wszystko. Nie, use bed na pewno nie. Read diary. Let's have a look. Sprawdźmy. Nothing exciting happened today. Try to eat an insect I caught, but it's no use. Kurczę, już musi robale jeść. Naprawdę tak jest ciężko z zapasami. Since it's just me now, I have to get out there. I need to find a weapon, something long range. Those sons of bitches are too dangerous up close. A, czyli to jednak nie jest tylko część koszmaru, oni naprawdę istnieją. And I don't want their nasty disease getting on me. A, czyli jakaś choroba jednak, jakieś choróbsko. Then maybe I can get me something to eat. Oh, I remember where I put their key. It's on the sofa in the living room. I don't know where the key for the bedroom is, though.
That's the latest entry. Okej, okay, czyli w pokoju gościnnym, życiowym tak zwanym, living room, tam znajdziemy klucz. Dobra, jeszcze szafeczka. There's something written on the door in faint chalk, czyli kredą. Read it? Pewnie. Okej, okay, let's see. Okej, okay, Tim Hodgson, inventory, flashlight, map, interact and dialogue. Dobrze, on już zapamiętał. To save the game, use your bed. Okej. Okay. Quick use, o kurczę. No to dobra, advanced controls to może później, najpierw chcę zobaczyć te podstawowe. Dobra, wyłączona, włączona. Inventory, o kurczę. Dobra, flashlight 100%. Aha, czyli będziemy oszczędzać baterie, coś mi się wydaje. Dobra. Use fire escape. Ah, it's locked. I need a key to open it. Dobra, potrzebny klucz. Idziemy. To jest korytarz chyba. Tak, są wieszaczki. Myślałem, że to jest korytarz główny tego bloku mieszkalnego, w jakim on się zapewne znajduje. O! Ej, bateria? Bardziej chodziło mi o ten obraz rozpikselizowany, bo wygląda jak kadr z Tetrisa. I got the battery. Dobrze. Dobra, mamy dwie. Okej, okay, czy nie jest aż tak źle? I też swoją drogą, kurczę, na uwagę zasługuje też sfera muzyczna tej gry. Naprawdę, muzyka z menu. Plus tutaj już widzę w grze, no, ambient jest całkiem zacny. Naprawdę. Klimatycznie wpisuje się tutaj idealnie. Dobra, żaróweczka może najpierw. Czy to miała być żarówka? Ej, mama, tata? A, dobra, to jest living room, tak? Od kiedy w living roomie ktoś ma pralkę? I co za maskotka? I got the key to 206, tak będzie łatwiej. 206. So that's where I left it. Użyj kanapy. I'll sit down if I have a good enough reason to. Aha, czyli nie ma powodu, żeby usiąść. Dobrze. To pewnie zaraz po przebudzeniu chyba od razu siadał. Moment, co za zapach. Even with my mask on, it's making me dizzy. Czyli coś po prostu tam się spieprzyło w tej lodówce. No, coś się podlega już procesowi rozkładu. Not a chance! Teraz to będzie dobry wybór, mi się wydaje. No właśnie, nie lubi spleśniałych rzeczy. Okej, okay. A tam kuchenka. But it's run off of gas. Just run out of gas. Czyli nie ma, niestety, propanu butanu, na którym może było coś sobie później podgrzać. Musi znaleźć więcej, dobra. Jak tam pralka? Pluszowy kociak. Weźmy. Might as well take it. Ej, piece of paper, kawałek papieru. Wpis z pamiętniczka, można to jakoś przeczytać? Tak jest. Read. It reads. I can't trust any of them anymore. Any of those bastards could be diseased. There's only one way to survive this, and that's to put a bullet in every last one of their heads. Okej, okay, dobra, ktoś chce zadbać o swoje bezpieczeństwo poprzez zabijanie wszystkich innych strzałem w głowę. No jeżeli by mu się plan udał, to na pewno on przeżyje. Tylko pytanie, jak długo? We all know what I'm saying is the truth. Let's not try and deny it anymore. I'll be waiting with the survivors. And there's a name at the bottom. Draco. Malfoy, to jest coś z Harry'ego Pottera? No w sumie. Sposób postępowania by się wpisał w jego modus operandi. No, co prawda, to prawda. I don't know the person who wrote this. It's more interest... I'm more interested in the other survivors. If there are any. Okej, okay, ale dobra, co robi notatka do jakiegoś obcego gościa z pamiętniczka w twoim własnym mieszkanku? Ja bym się tym bardziej zastanowił. Chyba, że po prostu nie sprzątasz i przejąłeś to mieszkanie po kimś. Dobra, tu jest wyjście, podejrzewam główne, ale chodźmy jeszcze tu. It's locked, I need the key to open it. Okej, okay, a tędy? Aha, 206 to jest mój pokój, tak? I'll get rid of it now. Jak? Co? Po co wyrzucasz klucz do swojego własnego pokoju? Co? Jak przespać się? Don't want to forget what I'm doing. Serio? Potrzebujesz już snu? Po tym tylko jak przeszedłeś się po własnym mieszkanku, podniosłeś kawałek kartki i klucz? Dziwne, dobra, spójrzmy jeszcze w lustro. Spojrzeć głęboko w lustro. I don't see anything special. Wait. It feels like it's trying to draw me to some other place. No, lustra bywają czasami straszne.
zwłaszcza w środku nocy, jak spoglądasz w jedno z nich, a za tobą coś się czai, czego nie było wcześniej. Odwracasz się i nie ma nic. Ach. Dobra. But it doesn't know where it wants that to be. Dobra, spójrzmy jeszcze raz. Zginę już, czy nie? A? Nie, po prostu chciałem się przejrzeć. Tam faktycznie są oczy na tym filtrze narzucone. Dobra, i dialog się powtórzył. Okej, dobra. Idźmy jeszcze raz faktycznie się przespać, skoro tak sugeruje główny protagonista. I feel like if I've had a past life, and if I sleep, I'll forget about it. Sleep later, pewnie, że tak. Kurczę, no przecież jeżeli ma zapomnieć swoje poprzednie życie, czy tam... Jeżeli sen wpływa na proces jego zapamiętywania rzeczy, no to nie, no idziemy, pewnie, że idziemy. Okej, dobra, jest jakaś mapka. Ej, coś tam słyszę. O cholera, dobra, tutaj. O właśnie, podnieś mapę, świetnie. Jak ją włączyć kółeczkiem? Ej, coś tam idzie w mroku. It looks like something's already marked on here. Let's take a look. Dobra, co zaznaczyli na mapie? Dobra, jest ten pokój, a dalej słyszę kroki. You... Jesteśmy w 203. To czy nie? You, to znaczy, że on mówi po prostu, sorry. It was... Chies place, wasn't it? Cheese, może. What anyone want mark it on here? I'll try and make it my way there, anyway. Dobra, tak czy tak trzeba tam się udać, to jest jedyne destination, jakie mamy. Oh yeah! that letter that was pinned to the map. Read it now? Tak? Chodź, korytarz złowrogi. Might as well read the letter then. Don't set off without the map, even if you do know your way around. Things keep changing, you see? By the way, I think I have a way to get past those things. I worked out they are attracted to the stench of decay. When I'm having trouble getting past them, I leave some rotten meat down to one side of a hiding spot. Then I can hide as they come towards me. It's best to avoid them, you see? There's no signature on it. Nie ma podpisu, ale rada bardzo cenna mi się wydaje, więc wchodzimy z powrotem. Co? Ja... No dokładnie, no inaczej. Myślałem, że już nie może wejść do mieszkania, ale właśnie o to mi chodzi, bo tu jest w lodówce zapewne coś, czego będę mógł użyć. Tak, tym razem otwórz. I ja widzicie, jest kolejny zły wybór, bo już mogłem to zrobić wcześniej. I can hardly bear to touch this. It's... Piles of rotten meat. Kupy psującego się mięsa. I'll take 6 pieces of meat for now. It's the most I can handle. 6 kawałków. Okej, dobra, czyli 6 odstraszaczy, powiedzmy, albo inaczej. Oj, moment. Już myślałem, że jak włączę latarkę, to on będzie tuż przede mną stał. Inaczej, mamy teraz 6 okazji, żeby odciągnąć straszydło. Wait, I can hear something down there. Not taking my chances without a gun. Gonna switch my flashlight off and try and sneak past. Dobrze wyłączył. I can make it out. Hide. Aha. Dobra, a może można w inwentory wejść w trakcie schowania się? Nie. On tam pewnie stoi. Bo słyszę go bardzo wyraźnie. Dobra, wyjdźmy. Ale wejdźmy teraz tu. Place. Okay, I'll place a hunk of meat down. Dobra, hide. Bo już powinien iść właśnie. A widzę, idzie brzydal, idzie. Okay. Dobra, exit. Aaaa, chyba mnie widział. Może odwejść? O, ej, oj. Dobra, on jest zaraz prawej, to może nie, może tutaj. Okej, co to jest? I can't quite see it. Spójrzmy na półeczki. Some good books in the collection. Borrowed a few in my time. No dobrze, no jakoś sobie musiał radzić z nudą. Też bym brał książek jak leci, kurczę. Dobra, stara notatka, podnieśmy. A crumpled old note. Okej, rozumiem, nie przeczytasz się sama, choć bardzo bym chciał. Gdzie to pewnie? I strongly advise against listening to Draco. The man's a danger to what's left of society.
He may be right that you need to defend yourself when there's no other solution. But what I'm trying to say is, there are usually other ways around the problem than violence. Think of it. There's no signature at the bottom. No, ale ten już miał troszeczkę więcej rozumu moim zdaniem, bo faktycznie, jeżeli trzeba walczyć o swoje życie, to wszystkich możliwych środków trzeba używać, okej, okay, ale nie ma co uprzykrzać życia innym. Live and let live. Tak sobie powiedzmy. Jak? This monster's about, I don't think it's a good idea. Też prawda. Okej, okay, ale chodźmy tutaj po ciemku, na wszelki wypadek. Oj. O! Kurde, niczym w Silent Hillu ta łazieneczka. Spójrzmy do wanny. I don't even want to imagine how this happened. Też nie chcę sobie tego wyobrażać, choć już pokątnie to zrobiłem. Spójrzmy jeszcze na kibel. Disgusting! Obrzydliwe, dobra, ale spójrzmy na dziurkę też. No, it's just my imagination. What the hell is that? Wchodzimy do dziury. Okej. Okej, here goes nothing. Okej, filtr nałożony już na stałe. Oj, nie wiem, czy to dobry pomysł. O, oj, nie wiem. Dobra, tylko moja sylwetka się oddziela od ciała. Okej. Ale idziemy działaskę do przodu, tylko pojawi się zwalniając jakiś krok, bo coś mi się wydaje, że... O kurczę, że zaraz coś się może przede mną pojawić. Jak widzieliście, bez latarki jest naprawdę do kitu. Ej. Oj, co to jest? There's no way this is still in my apartment block. No, coś tutaj grubszego się kroi. Sorry, protagonista zamaskowany. Serce! Aaaa! Oh fuck, tą strefę. Jak najdalej od niego, jak najdalej od niego. Jak dalej mnie goni? Nie, ciągle, możemy oszczędzać baterię. Już troszkę. O, idę coraz wolniej. O wiele wolniej. Dobra, dawaj tą latarkę. Nie. Co jest? Ej, wyszedłem. I'm through. I'm fucking through. I thought it was never going to end. Hey, there's another mirror. It's just like the one in my apartment. Dobra, podnieś to, cokolwiek to jest. Ej, kakresiki. Już jest jakieś jedzenie, jest dobrze. Tylko nie poszedł na marne. Squid stick? I'm tired. Chyba jeszcze popodnoć parę rzeczy. Dried squid on a stick. Dobra. Wróćmy. Okej, tam jest... Ej, właśnie, dobrze, czyli jednak... Ej, dobry wybór, że poszliśmy w tą dziurę. Wróćmy się, bo chyba lustro transportuje nas z powrotem do mieszkania. Head pounding. Ej, czyli faktycznie postać jest zmęczona. I trzeba się położyć, najzwyczajniej w świecie. I don't see anything special, wait. I teraz tym razem teleport. A tak, wiedziałem, choć gram pierwszy raz. A nie trzeba być Einsteinem, żeby się pewnej rzeczy domyślić. What just happened to me? Hej, no właśnie w sumie nie spytałem. Podam mnie teleport jako dla gracza jest rzeczą oczywistą. Did I black out or something? I don't know how I got here. But I guess it's good to be home. Dokładnie, nie ma co się zadręczać, jeżeli jest dobrze. Okej, okay, ale serio, idziemy. Need to rest. Dobra, spoko, ale nie chcesz jeść, nie mówisz nic o jedzeniu faktycznie, więc... No właśnie, a radio? Let's see if I can get anything. We, the survivors, praying for... In 203. That's all I could get. I wonder if I should head for 203 first. Maybe there's something alive... someone, nie something. Jeśli tam było something alive, to bym nie poszedł, ale jak to będzie someone, czyli ktoś, a nie coś, to jak najbardziej. Dobrze, kochani, ale położymy się jeszcze. Sleep now. No skoro jesteś zmęczony. Krótka drzemka. Przynajmniej tak twierdzi bohater. Snooze. Taka drzemeczka. Pół godzinki dla słoninki. Ale pewnie będziesz spał krągłe 6 czy tam 7 godzin. Okej, press X to wake up. Ale wiecie co? W sumie to... Co stanie się po otwarciu oczu przez głównego protagonistę, to co jest na końcu jego snu albo koszmaru, po prostu, skoro ma ich tak dużo. Zobaczymy już w następnym odcinku, kochani, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!